powoli nasz festyn cołek zmienia się w autostrada cołek, oba pasy w tym samym kierunku. No i wreszcie, nie wiem jak nazwać tą część, może cisza na granie. To jest niesamowite, jak potrafimy w bardzo krótkim czasie przestawiać się z różnych właśnie charakterów tu naszego spotkania w sprawie festynu, tak, do ciszy. A mam też na to pewien sposób, staram się zawsze najciekawszą historię opowiedzieć na samym początku, także żeby każdemu było szkoda nie przyjść tutaj punktualnie. Rozpocznę od osobistych wspomnień tym razem. Pewnego dnia, jeszcze w szkole średniej, w liceum, na szkolnym boisku podszedł do mnie nauczyciel wychowania fizycznego i wręczył oszczep. Powiedziałbym, parę razy rzucił, czyżby dostrzegał we mnie jakiś talent oszczepnika. Był wyraźnie poszukiwaczem talentów. Pomyślałem sobie, o, Sobiesław Zasada rozpoczynał, mój idol rozpoczynał od oszczepu, zanim został mistrzem rajdów samochodowych. No, dobry prognostyk. Niestety nauczyciel wychowania fizycznego drugi raz już do mnie nie podszedł. Ale to zawsze jest przyjemne, prawda, gdy nauczyciel odkrywa w nas nieprzeciętny talent i mówi nam o tym. Pewnie też macie takie epizody, gdy ktoś odkrył jakiś wasz nieprzeciętny talent. Nauczyciel wychowania fizycznego nie dostrzegł we mnie przyszłego olimpijczyka, ale za to nauczycielka plastyki powiedziała, że w tej klasie chce rozmawiać tylko ze mną. Aha, i jeszcze też miałem taki epizod, że pewien trener autentycznie powiedział mi, że różne funkcje cołek. Pewien trener autentycznie powiedział mi, że ludzie stają się trenerami ze względu na takie talenty jak ja. Nie powiem wam, w jakiej to było dziedzinie. Dość, że było to bardzo zachęcające, dodające skrzydeł. Niech to zjawisko będzie ilustracją dzisiejszego problemu, którym będzie odkrywanie zdolności, jakie posiadamy jako uczniowie Chrystusa. Więc ja wcielę się teraz w rolę trenera, nauczyciela, który będzie odkrywał niezwykłe talenty, jakie wy posiadacie jako uczniowie Chrystusa, a pomoże nam w tym fragment listu do Rzymian 6. Przeczytajmy pierwszą część. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Co my tu mamy? Jakie możliwości są tutaj ukryte? Jakie talenty? Zwróćmy uwagę na słowa niewola grzechu i wolny od grzechu. Nie jest to rzut oszczepem, nie jest to plastyka, ale inna sfera zwyciężania nad grzechem, nad zniewoleniem przez grzech. Zwyciężanie nad złymi skłonnościami, które zwykły zniewalać ludzi. Wolność od ulegania złym skłonnościom. Gdy patrzę na naszą wspólnotę, nie powierzchownie, nieco głębiej, właśnie pod kątem zwyciężania złych skłonności, gdyby tak zdiagnozować, zrobić wywiad co do radzenia sobie z grzesznymi przyzwyczajeniami, jaki byłby wynik? Gdyby posłuchać, co w trawie piszczy, no tu i ówdzie jest niewesoło. Ktoś nie radzi sobie z nadużywaniem używek, alkoholu, innych środków.
ktoś, jakby to powiedzieć, nie chwali Boga nikotyną. Ktoś nie radzi sobie z pokusą zaglądania na pewne portale. Może ktoś z hazardem. Gdyby tak mieć możliwość wyświetlenia na ekranie wszystkiego, w czym nie radzimy sobie w tej batalii o świętość, wywiad kliniczny wykazałby prawdopodobnie to i ówdzie spory problem. Gdyby za te porażki i zwycięstwa wystawiać oceny, no to jesteśmy czasami jak uczeń, który ledwo brnie przez szkołę, same jedynki. Ale oto przychodzi nauczyciel, który potrafi dostrzec o wiele więcej niż widać powierzchownie po ocenach i dostrzega coś innego, coś genialnego. Właśnie o czymś takim czytamy w pierwszych wersach fragmentu. Te zdania stwierdzają, że w głębi nas jest to zawężone tutaj do uczniów Chrystusa. W głębi nas tkwią niezwykłe możliwości. Gdy patrzymy na te słowa, od razu widzimy, że są bardzo radykalne. Tam głęboko w nas ukryte jest coś niezwykłego, niezwykły potencjał do zwyciężania nad dyktaturą złych skłonności. To jest powiedziane o naszym duchu. I dlaczego takiego jak niewola grzechu my wręcz umarliśmy? Staliśmy się całkowicie wolni. Nasz duch umarł dla czegoś takiego jak niewola grzechu. A nie można umrzeć trochę. Albo jest się żywym, albo martwym. A my już umarliśmy dla grzechu, tak jest powiedziane. Staliśmy się wolni całkowicie, nie trochę. Jest tu mowa o wspaniałej, całkowitej wolności, stuprocentowej, której już teraz doświadcza nasz duch. Najgłębsza cząstka naszej istoty. Więc trener czy nauczyciel podchodzi do nas i mówi: dostrzegam w tobie niezwykłą zdolność. Absolutną zdolność do zwyciężania. Nie jest to oszczep, nie jest to plastyka. Jest to zdolność zwyciężania nad złymi skłonnościami. Wewnątrz, w twoim sercu, jesteś absolutnym zwycięzcą. Tak trzeba to powiedzieć. Absolutnym, jak życie i śmierć. Od chwili, gdy nawróciłaś do Chrystusa, umarliśmy dla niewoli grzechu, jesteśmy całkowicie wolni. Fragment ten więc opisuje, co zmieniło się z chwilą, gdy Chrystus zamieszkał w każdym z nas, w kim zamieszkał. Ale określa też to, co działo się wcześniej, przed tym przełomem, przed nawróceniem, co działo się przed, wers 6, byliśmy w niewoli grzechu. Byliśmy niewolnikami grzechu. Dlaczego człowiek, w którym nie zamieszkał Chrystus, grzeszy? Bo musi. Jest w niewoli grzechu. Ale co się stało potem, gdy nawróciliśmy się do Chrystusa? Wers 7 mówi: kto umarł, stał się wolny od grzechu. Właśnie w tym momencie nasz duch umarł dla przymusu grzeszenia i otrzymaliśmy nową możliwość całkowitego zwyciężania nad starą naturą, nad jej słabościami. W głębi serca jesteśmy już całkowicie wolni. Wolność. Są różne symbole wolności.
dzisiaj na świecie. Co oznacza ten gest? Wolność. A co oznacza ten gest? Nie ma wolności bez solidarności. A ten gest? Statua Wolności. Nie zorientowaliście się, z tamtej strony nie widzieli. Czekajcie. Pasuje? Dobra. Żeby nie byli poszkodowani. Jednym z symboli dzisiaj na świecie jest też pewien charakterystyczny budynek nazwany Freedom Tower, czyli Wieża Wolności na Manhattanie, w miejscu, gdzie stały kiedyś wieże World Trade Center, które upadły. Teraz Freedom Tower, Wieża Wolności. W centrum świata wyraża nadzieję wielu ludzi na doświadczenie wolności. Ale tak naprawdę to nie ta wieża stoi w centrum, bo jest coś, co jest jeszcze bardziej w centrum i daje bez porównania bardziej nadzieję na wolność. Są to słowa Chrystusa, wielkie słowa Chrystusa zapisane w Ewangelii Jana 8. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A ten fragment listu do Rzymian, który dzisiaj poznajemy, jest jakby dalszym ciągiem tych słów, jest odpowiedzią na pytanie jak, w jaki sposób, gdy poznamy prawdę, prawda nas wyzwoli. To właśnie dzisiaj poznajemy, jak prawda wyzwala. I instrukcja w naszym fragmencie jest bardzo konkretna i składa się z trzech poleceń. Pierwsze z nich możemy znaleźć w wersie 6. Jeszcze raz popatrzmy na wers 6 naszego głównego tekstu. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Po pierwsze, mamy to wiedzieć. Wiedzcie, że zostaliśmy uwolnieni od przymusu grzeszenia. Chrześcijanin może nie wiedzieć, że jest wolny. Ta informacja może jeszcze nigdy się do niego nie przebiła i myśli, że dalej musi, że coś musi ulegać pokusom. A doświadczenia, jakie ma, mu to potwierdzają, więc czuje się niewolnikiem swoich złych skłonności i nawet nie wie, że jest wolny. Jeżeli o tym do tej pory nie wiedziałeś, nie wiedziałaś, jeżeli to jeszcze nie przebiło się do twojej świadomości, to dzisiaj jest dosyć ważny dzień w twojej biografii, gdy po raz pierwszy zakonotowałeś fakt, że jesteś wolny. Gdy szukałem jakiejś ilustracji o tym, jak można nie wiedzieć to, co się posiada, no to wpadł mi do głowy pomysł, żeby wpisać w wyszukiwarkę hasło nieodebrane wygrane. I okazuje się, że na przykład w historii totalizatora sportowego były dwie takie sytuacje, gdy ludzie nie zgłosili się pod najwyższe wygrane. 10 lat temu w Wejherowie 11,8 miliona. Po wygraną nie zgłosił się też zwycięzca z Chojnic. 10 lat temu, dokładnie w listopadzie 2012, a trafił 17,1 miliona. Totalizator sportowy oczywiście szukał zwycięzców, ogłaszał w lokalnej prasie, radiu. Wiadomość widocznie nie dotarła. Podobnie my.
Gdy jest jakieś skuteczne rozwiązanie, no to pierwsze co, to potrzebujemy wiedzieć. A tu niesamowita rzecz. Wiedzieć, że jesteśmy wolni od przymusu grzeszenia. A jakie jest drugie polecenie na ścieżce do wolności? Przeczytajmy drugą część fragmentu. Otóż jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Po drugie, drugie polecenie znajdujemy w wersie 11. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu. Mamy nie tylko wiedzieć, że jesteśmy wolni, ale też rozumieć w znaczeniu uznać za prawdę. Inaczej mówiąc, potrzebujemy przyjąć nowe spojrzenie na siebie, na swoją sytuację, które pokazuje właśnie ten wers 11. O każdym, w kim zamieszkał Chrystus, jest powiedziane, że umarł dla grzechu, ale żyje dla Boga. Kim więc jestem? Jak patrzę w lustro albo w swoje odbicie w szybie, jestem kimś, kto żyje dla Boga. Dotyczy to mojego serca, mojego ducha. Mój duch od chwili nawrócenia, od chwili zamieszkania Chrystusa został ożywiony. Bóg dotknął się mojego serca, uczynił mojego ducha żywym. I teraz ja w moim duchu żyję dla Boga. W jaki sposób to życie dla Boga się przejawia? Jak tego doświadczamy? W postaci nowych pragnień. Bóg dał do mojego serca nowe pragnienia. Zamiast ciągłej walki z Nim, która była we mnie wcześniej, teraz jest nowa postawa w sercu, pragnienie życia dla Niego. Właśnie czegoś takiego dokonał Bóg. Na tym polegało to Jego dotknięcie, odrodzenie mojego serca i wszystkich, którzy nawrócili się do Chrystusa. Właśnie wtedy, gdy w swoim umyśle podjęliśmy decyzję nawrócenia, zmiany o 180 stopni, decyzja, że chcemy żyć dla Boga, tego samego właśnie dokonał w nas Duch Święty, ale głębiej, na poziomie serca. Dokonał wewnętrznej przemiany i sprawił, że moje serce od tego momentu żyje dla Boga. Bije dla Niego. A więc jestem już zupełnie innym człowiekiem. Mój duch żyje dla Boga. Chociaż mój umysł i moje ciało mogą za tym nie nadążać. Potrzebujemy tą prawdę uznać. Gdy szukałem ilustracji, przypomniały mi się przeżycia zdrowotne, związane z kolanem, które spowodowały, że chodziłem o kulach, może pamiętacie. A za 2 tygodnie był zaplanowany wyjazd do Nowego Jorku. Wszystko przygotowane, a ja muszę chodzić o kulach. Lekarz ortopeda wskazał rozwiązanie. Na początku września operacja, potem kilka miesięcy rehabilitacji, a był marzec. Dramat. Wyprawa do Nowego Jorku o kulach. Ale właśnie wtedy mój młodszy syn powiedział: tatuś, sportowcy rozwiązują to inaczej. I dał mi namiary na pewnego lekarza w innej części Polski.
I przede mną była decyzja, czy mam uznać to za wartościowe, czy warto tam jechać. Innowacyjne metody. No, co ty, Pawle, możesz wiedzieć? Nie powiedziałem mu tak absolutnie. Ale uznałem za warte zachodu, no właśnie miałem jechać na zachód, tak? Warte zachodu, żeby spróbować. Wszedłem do gabinetu lekarza o kulach, a wyszedłem z kulami pod pachą, wrzuciłem je do bagażnika i stoją u mnie w pracowni już wiele lat za szafą, bo zapomniałem je komuś z was oddać, jak już nie pamiętam komu. Nie wystarczy wiedzieć, że coś ktoś powiedział, tak? Trzeba jeszcze uznać to za prawdę i oprzeć na tym swoje działanie. I podobnie tutaj potrzebujemy przyjąć ten nowy obraz siebie i uznawać to w konkretnych sytuacjach, kiedy przychodzi pokusa. Kim jestem? Jestem nowym człowiekiem, którego serce bije dla Chrystusa. Jestem wolny. Ale co może robić chrześcijanin zamiast uznawać to za prawdę? Może popatrzeć na swoje wcześniejsze porażki, na to, jak ulegał namiętnościom i z tego czerpać obraz siebie. I te obserwacje prowadzą go do jednego wniosku. Jestem niewolnikiem. Jest coś lepszego niż patrzeć na swoje wcześniejsze porażki, popatrzeć na to, co mówi Bóg, że jestem wolny. Choćby porażki były dotkliwe, prawdą o mnie jest to, że w głębi serca jestem już całkowicie wolny. Wiem o tym, bo Bóg mi to powiedział. Kogo posłucham? Trochę jak uczeń w szkole, który nie miał szczęścia do nauczycieli i słyszał ciągle od nich, że jest nieudacznikiem, że nic wartościowego z niego nie wyrośnie. Taki uczeń może mieć trudności, by przyjąć to, gdy przyjdzie jakiś inny nauczyciel i powie: dla takich jak ty, to warto chodzić do szkoły. Wcześniejsze doświadczenia chrześcijanina mogą być i pewnie są różne. Może zmagał się z jakimś nałogiem, grzesznym przyzwyczajeniem już po tym, jak zaufał Chrystusowi i zmagał się z kiepskim skutkiem. Także umarła w nim nadzieja na wolność i może myśli, że pewnie już do końca życia będzie miał z tym problem. A jednak jesteśmy wzywani, by popatrzeć na siebie nie przez pryzmat dotychczasowych doświadczeń, ale przez to, co mówi Bóg. Człowiek myśli, czy będę kiedyś wolny od moich przyzwyczajeń? Oj, ja już chyba będę tak do śmierci się z tym zmagał. To prawda, ale twoja śmierć już nastąpiła. Jak tu czytamy w tym 11 wersie, już umarliście dla grzechu. Coś takiego się stało w tym przełomowym momencie. Gdy Chrystus zamieszkał w tobie, dawny człowiek został z nim ukrzyżowany. Nasz duch umarł razem z Chrystusem na krzyżu. I wtedy zostaliśmy uwolnieni od przymusu grzeszenia. Tego nie widać gołym okiem, ale to się stało. Potrzebujemy to uznać. Jednak chcąc doświadczać zwycięskiego życia na co dzień, potrzebne jest coś jeszcze, trzeci krok. Przeczytajmy trzecią część naszego fragmentu z listu do Rzymian 6. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele,
poddając was swoim pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu, jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Jest tu trzecie polecenie w wersie 13, po pierwszym przecinku. Oddajcie. Trzeba coś oddać. Gdy to wszystko, co odkryliśmy do tej pory, już się stało, zaufaliśmy Chrystusowi, zaprosiliśmy Go do naszego życia, nasz duch umarł, powstał do nowego. Nastąpiła całkowita i trwała wolność od grzechu, od przymusu ulegania złym skłonnościom. To wszystko się stało, ale na poziomie ducha, gdzieś tam w głębi nas. Tymczasem nasze ciała i umysły dalej mocno chodzą po ziemi. I jaka może być sytuacja? Może dziać się to, co jest napisane na samym początku. Grzech może nadal królować na płytszym poziomie, na poziomie umysłu i ciała, poddając nas swoim pożądliwościom. I wtedy nasze ludzkie siły są nadal wykorzystywane, jak tutaj czytamy, jako broń nieprawości na służbę grzechowi. Inaczej mówiąc, nasz umysł i ciało mogą mocno nie nadążać za duchem. I grzech będzie królował w nas na tym płytszym poziomie. Możemy zachowywać się jak niewolnicy i powracać do różnych namiętności sprzed nawrócenia. I jest to coś, co widać na zewnątrz. Powracając do ilustracji szkoły, w dzienniku same pały. Obraz ucznia bardzo nieciekawy. Ale oto przychodzi dobry nauczyciel i pomaga wydobyć to, co najlepsze, ukryte możliwości. I w podobny sposób Bóg przez ten fragment pomaga nam wydobyć to, co jest potrzebne do zwycięstwa. Już to wiemy, że jesteśmy wolni, już to uznaliśmy, tak na siebie patrzymy. Potrzebny jest jeszcze trzeci krok i to jest to trzecie polecenie. Oddajcie. Trzeba oddać się na służbę Bogu. Inaczej mówiąc, jest pytanie, co zrobimy z tą wolnością, którą otrzymaliśmy od Chrystusa? Bo wolność można różnie wykorzystać. Ale warto wykorzystywać ją, oddając się na służbę Bogu. To znaczy te możliwości, które Bóg nam dał, zaangażować w coś ważnego dla Boga. Podobnie jak uczeń, który już usłyszał, że ma talent, już tak patrzy na siebie, no to teraz trzeba brać się do roboty, chwytać za oszczep, za plastyczne środki wyrazu, oddać się z pasją temu czemuś. Bo życie nie znosi próżni. Jeżeli nie zaangażujemy się w coś, co jest ważne dla Boga, będzie wciskać się coś przeciwnego, więc trzeba się zaangażować w to, co najlepsze. Znowu szukałem ilustracji. Prosiłem Boga o mądrość, no i przyszła mi jedna, więc się nią podzielę. Gdy miałem parę lat temu incydent kardiologiczny, spędziłem kilka chwil w szpitalu. Pamiętacie, może spóźniliśmy się na obóz. Właśnie wtedy zadzwonił do mnie Henryk Wieja, dobry znajomy z młodości, ale nie mieliśmy kontaktu 20 lat, no i nagle słyszę jego głos. Gdzieś się dowiedział i mówi: słyszałem o twoim incydencie kardiologicznym. Czy wiesz, jak ważna jest rehabilitacja?
Zapewniałem go, że jestem pod super opieką, ale chciał być pewny, że wiem. No i rzeczywiście wiem, że rehabilitacja jest potrzebna. Mało tego, rozumiem, uznaję to, że jest to bardzo ważne. Nie na darmo ludzie po zawałach biegają, tak, czy co, dużo ćwiczą. Jednak wiedzieć, jak również uznać, to jeszcze mało. Trzeba się oddać. Dla mnie to oznacza rowerek stacjonarny, bo pozwala nie przerywać pracy. Tu mam klawiaturę, mysz, monitor i jedziemy do przodu. Ale dzisiaj rano pomyślałem sobie, co mi się niestety bardzo często zdarza, że sobie odpuszczę, bo mam ważną prezentację do przygotowania. Jednak skoro Duch Święty podpowiedział mi taki przykład, to zaraz wsiadłem na ten rowerek, również dzisiaj. Bo nie wystarczy wiedzieć, nie wystarczy nawet uznawać to za prawdę. Trzeba jeszcze się oddać. I to jest bardzo ważna sprawa i ten finał w naszym zwycięskim chrześcijańskim życiu. Skoro doświadczyliśmy z uwolnienia przez Chrystusa, ważny wybór stoi przed nami. Mianowicie, jak będziemy korzystali z tej wolności, która została nam darowana? Czym wypełnimy próżnię? Czy tym, co jest najważniejsze, co jest wartościowe dla Boga, na przykład bycie z innymi chrześcijanami, wykorzystywanie swoich darów i tym podobnym. Bo jak się nie zaangażujemy, nie zaangażujemy naszego czasu i sił w dobre rzeczy, życie nie znosi próżni. Stara natura tylko czeka, czyha, by pociągnąć umysł i ciało. I wtedy źle skorzystamy z wolności. A gdy zdarzy nam się źle skorzystać, gdy zdarzy się upaść, oczywiście może wyznajemy to Bogu, swój grzech, doświadczamy odpuszczenia, możemy ciągle upadać i ciągle doświadczać przebaczenia, ale możemy pójść o wiele dalej w naszym chrześcijańskim życiu. Możemy wybrać zwycięstwo nad grzechem. A Bóg zapewnia w naprawdę wielu miejscach, że wtedy bardziej nas użyje, niezwykle nas użyje. Zobaczmy zresztą, co napisał o tym Paweł do swojego ucznia Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza 2. Jeśli by więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego, będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Uciekaj przed młodzieńczymi pożądaniami. Warto oddawać się na służbę Bogu, bo życie nie znosi próżni. Jeżeli nie zaangażujemy się w to, co jest ważne dla Boga, popłyniemy z prądem innych, mniej ważnych spraw. Lepiej dobrze wykorzystywać wolność. Tak jak dobry nauczyciel potrafi wydobyć co ukryte, tak Bóg dzisiaj odkrył przed nami. Co absolutnie niezwykłego jest w nas od chwili, kiedy Chrystus zamieszkał, jeżeli zamieszkał. Wbrew temu, co czasami widać, gdy tu i ówdzie jest niewesoło, ktoś sobie nie radzi ze skłonnościami, z nadużywaniem używek, z innymi wyzwaniami w tej batalii o świętość. Bóg pokazał nam, co tam głęboko w naszych sercach jest ukryte. Coś niezwykłego. Całkowita wolność od niewoli grzechu. Jezus powiedział,
poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Dzisiaj poznawaliśmy, jak tego można doświadczyć. Potrzebujemy wiedzieć, że jesteśmy wolni. Potrzebujemy uznać, przyjąć nowe spojrzenie na siebie, że jesteśmy wolni. I potrzebujemy, po trzecie, oddać. Możliwości, jakie posiadamy, zaangażować dla Boga. Wtedy całe nasze życie, również ciało i umysł, nadążą za wolnością, którą Bóg umieścił w naszych sercach. A finał tej przygody może być tylko jeden. Ogromna radość, jak zawsze, z wolności. Życzę więc wam i sobie, z czego by wam tu najbardziej życzyć. Może to, życzę wam dobrych nauczycieli, by pomogli wydobyć z was to, co najlepsze. Ale jest coś, czego życzę wam jeszcze bardziej. Byście sami takimi nauczycielami stawali się dla innych. Byście potrafili tak budować uczniów, by wydobyć z nich to, co najlepsze. Poprowadzić do prawdziwej wolności. I nigdy nie dość powtarzania tego ostatecznego rezultatu, gdy będziemy służyli ludziom w ten sposób, co nas czeka. Księga Daniela 12. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Życzę wam, byście stali się takimi nauczycielami. I wiecie co? Jak tak patrzę, to widzę tu wiele talentów, wspaniałych talentów do budowania uczniów. Trzeba będzie je wydobyć z pomocą Bożą.